Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku 7 Days to Die. Będziemy dalej tutaj kontynuować przygodę. Jak widzicie, jestem teraz w tym nowym miejscu, gdzie tutaj powstanie moja nowa baza. No i tak, to trzeba by było jakiś postawić, powiedzmy, też włas, żeby tutaj zombiaki nie miały tak łatwo z dostępem do mnie. Niestety zaczyna mi brakować złomu żelaznego. Tego się najbardziej właśnie obawiałem, że tutaj zrobiłem sobie już mniej więcej materiały, ale niestety nie pomyślałem o tym, że trzeba będzie wziąć po prostu jeszcze złom żelazny, aczkolwiek tego złomu żelaznego to tak, kurde, powiem wam, średnio mam, średnio. Weźmiemy tutaj się zabudowę. Postawimy sobie tutaj taką delikatną zabudowę, to potem pójdzie w górę. Na razie to tutaj będzie tak, żeby się bronić przed, powiedzmy, jakimiś pająkami, albo żeby mi tutaj nie grandzili. Czekajcie, ulepszę sobie to od razu. O, właśnie. Cyk, dobra. No to teraz malutka budowa. No dobra, kurczę. Poszło całkiem nieźle. Czekam tylko, aż mi się noga zregeneruje. Będę mógł iść dalej, tylko chcę sprawdzić, czy ja się zrzuciłem odpowiednio z takich niepotrzebnych rzeczy. No, tutaj wejście będzie trochę problemem. Tu mam jeszcze jakieś takie pierdoły z tego, co widzę. O, nawet paliwo mam. No proszę. No nic. Teraz idziemy do zadanka. Odjedziemy sobie tam motocyklem. W międzyczasie powinno już mnie zwichnięcie puścić. O! Standardowy kloc. Standardowy kloc. Dobra, wygląda na to, że tutaj są zupełnie inne lokalizacje. Chodź tu! Kurko ty moja! Nera! O! Tą lokalizację kojarzę. Co my tu mamy? Dobra. Ken idę. Kenain. O! I zniknął. Cholera, myślałem, że to pająk. Aż kurde, tak to bym nie marnował na niego strzały. Ale to nic. Zdarza się. No, zmarnowałem na niego strzały. No to co, no to o, wchodzimy. O, puściło, więc najem się tylko. Bekon, jajeczka. To jeszcze użyję sobie. Okej, dobra. Oczywiście zamknięte. Wow, ale tu ciekawie. Kogoś jeszcze tutaj tak zobaczę, tak? Prędzej narobię hałasu, cholera. No, pluj! Bang! Ha, ha, ha. Dobra, wejdziemy sobie tu od razu. O, kropek jest trochę. To fakt. Zapalę sobie światełko. Okej, dobra, już chyba wiem skąd wylecą. Ha, ha, ha.
Ohoho. Chyba co na ogródku. Tu jest jakieś wejście. Hello. Dobra, jeden drwal. Ojejku, chyba miałem sporego fuksa. Jaś. Dobra, padłeś. Padłeś, gościu. Chodźmy dalej. Toalety. Okej. Okay. O, i główny lód. Kurde, ale tego tam jest. Dobra, najpierw zajmijmy się tamtymi ziomeczkami, które gdzieś tu chcą się przedostać. O, już tutaj są. I cyk! I cyk! Zaniepokojony turysta. Gdzieś jeszcze jest drwal. Chodź tutaj w alejkę. O, ciasno. Dobra. Hits. Ach, tutaj jesteś. A co ty? Kurde. I ostatni. No. Wow. Dobra. Zadanie wykonane. Teraz pora tutaj przejrzeć, co tutaj takiego jest. Najlepsze to tam będzie do góry. Tam to jest ciekawe znaleziska. O, kamienie to akurat nie potrzebuję. Już coś łazi. Dobra. Przeszukajmy to szybko. Zamknę sobie drzwi tak w razie W. Puszka kociego jedzenia. Dużo różnych pierdół. I oczywiście zombiaków. Wuchta. Jak żeby inaczej. Dobra, zobaczmy co my tu mamy. Ej, gogle szczęśliwe dej. No, jakby to powiedzieć, no kości też są spoko. A tutaj? Rękawice. No! O, nasiona aloesu się przydadzą. O tak, dobrze. No to już będą bandaże z plasterkiem. Dobrze, to wygląda na to, że to jest, że to wszystko. O, lera. Ale mnie przytulił tej. Dobra. Wejdźmy sobie tędy. I przywitajmy się z nim. Tutaj jeszcze ktoś jest. I jeszcze ktoś jest. O, hello. Ciężko czasem przewidzieć, jak te zombiaki się zachowają. Ale tak czy siak. Zadanie wykonane, chodźmy do tego naszego buca. Zobaczymy co on tam dla nas będzie miał w nagrodę. Hello! I? Amunicja mi się przyda. Jak najbardziej. Uuu, zwierzątka!
i pewnie będzie trochę psów. Pójdę się tylko zrzucić, żeby się kurde nie przeciążyć. Co mnie to mogłem wziąć? Mogłem wziąć tamtą kurczę jedną skrzynkę. Ładnie by mi posłużyła tutaj do... O właśnie. Śmieci. Okej. A, i zacząłem jednak znowu korzystać z blokowania okienek we ekwipunku. Zobaczymy, czy tym razem jakoś się do tego przekonam. Bo nie wiem, wcześniej jakoś mi to przeszkadzało, że tam mi się coś stakowało. No nie działało to według mnie dobrze. Chyba, że też źle z tego korzystałem. Wet. Dobra, zaparkujemy sobie tutaj. No i wchodzimy. Ale wejdziemy sobie tak od innej trochę strony. O właśnie. O! Już jest lód. No. Jakby to... Nie chciałem was wszystkich budzić, no ale... Dobra. O nóżkach. O, hello! Dobra, tu będzie zejście. Zobaczymy sobie, co tutaj będzie. A, tutaj nic nie ma. Okej. Czyli nie ma żadnego wyjścia do góry. Jako zwyczajne tutaj. Eksploracja od środka. Tylko, że trzeba się spodziewać tego, że mogą być psy. Oj, drwal! Okej. No! Wykrwawisz się. Następny proszę. Tutaj jest zamknięty. No to jednak trzeba wejść. A, tu jest wyjście. Okej. Pieski. Miejmy nadzieję, że były tylko dwa. Ajajaj. No i cyk, zadanie wykonane. Dziękuję. Dobranoc. Warto tutaj teraz poszukać ciekawych rzeczy. No i trzeba jeszcze iść tam do góry. Dobra, złomujemy. Będę miał z tego metal? Oj, potrzebuję metal. Ciekawe, czy na takim etapie też uda mi się zdobyć kwas. Oj. No nie, niestety nie.
sporo tutaj rzeczy jest do przeglądania. 16:35. Dobry czas. Kurde, ale tych klatek. Na pewno tutaj już nic nie wyskoczy? Na pewno? Dobra. Ja porozbieram sobie te komputery. Ja wiem, że powinny być rozbierane w stacji. Tylko, że ja jeszcze tej stacji nie mam. I tu jest problem. Za to potrzebuję dużo metalu. Bo z tym metalem jest taki trochę problem. Ach, nie opłaca się. Dobra. Co my tu mamy? Dobra, zestawy do łuku. Kości. No to już lepszy lód był właśnie w tych koszach. Farba i proch strzelniczy. Trzymajcie mnie. Ojejku, ale słabizna. Dobra, to zabiorę. Z tego raczej metal nie poleci, to właśnie. Jeszcze paczka z amunicją po prawej. Może chociaż w tej paczce. O, 10 sztuk, dobra. Nie narzekajmy. Tutaj przejrzałem. Tutaj za tym nic nie ma, tutaj jest zamknięte. No tak, wygląda na to, że to wszystko. 85 scrap metalu zdobyłem. Nie jest źle. Chyba wystarczy na włas. Ewentualnie mogę jeszcze tutaj rozebrać to jedno auto. No, z którego i tak nic więcej nie będzie. Serio? Nie odpuścicie mnie, nie? Poczekaj, tylko samochód. Tylko samochód! Czas! Wracać. Hey, asshole. I'd shake your hand, but I bet you got dysentery the way you smell. No, na razie to tak średnio masz. Hey, jerk, you need some work or what? You better not fuck this up. Zwykły dom. Niby zwykły dom. 17:53, więc. Trochę tak ryzykownie bym powiedział. Bardzo ryzykownie. No, dawaj to. O tak. No i teraz tak. Teraz to można się bawić. Niestety tu jest jeszcze wuchta innych pierdół. Dobrze, że wziąłem tą skrzynkę tu. Może apteczkę sobie zostawię. Dobra, chodźmy jeszcze tam to zadanie wykonać. Bieguj się. O ile to jest tutaj w tym miejscu. 350 metrów nie powinno być jakoś specjalnie daleko. Dobra, ja tutaj sobie zostawię motocykl w razie w jakiejś ucieczki. A my bierzemy się za to zadanie. Muszę się najeść i założyć inne oksy. Napiję się. Ja mam tutaj tylko zabrać to. Dobra,
Ohoho! Jakieś przywitanie, kurde. Au. Ała. Ty paruwo leśna, zostaw mnie. O Jezu. Ała. Ała. Stop it. Stop it. Co tu się przed chwilą stało, to ja nie wiem, to jakiś... No dajcie spokój, kurde, takie przywitanie? Cię kurde, nawet nie rozpędzaj, chłopie. No serio? Cyk, dobra. Miejmy nadzieję, że to tylko taki jednoosobowy występek. Ale... Ciekaw... Dobra, policjant się obudził, więc już dupa. Zamykam i... Boom. O, hello! Następny kurde zdziczały? Nie. O. Możesz ty. No chodźcie. Jeszcze ktoś? O, jeszcze góra jest. Oh shit. No dobra, czekam za wami. Skaczemy! Oczywiście jeszcze policjant musi być. O! Ej, a gdzie się podział drwal? A, tu jest. Wybuchajcie! Żeś przeżył? Jakim cudem? Jeszcze ktoś lezie. Dobra. Miejmy nadzieję, że to już wszystko. Chyba jednak nie. A może wszystko? Tak czy siak, zadanie zebrane. Tam nic nie ma. Coś mi się wydaje, że coś tu się uszkodziło. Straciłem pewnie połowę rzeczy. Ale to nic.
No, szklanych drzwi na razie nie potrzebuję. Wiadomo, przydadzą się może kiedyś tam. Teraz to tam. Na razie nie. Dobra, tu jeszcze jest lód. No, to miasto się wydaje naprawdę ciekawe, bo jak widzicie, że zombiaki sobie tak już przychodzą z jakichś tam okolic i to nie są jakieś tam byle jakieś piechury, tylko już takie trochę bardziej problematyczne zombiaki. Już zaczynają biegać. O, nasiona kawki. Przydadzą się. Tu, tu, tu. Wygląda na to, że chyba wszystko. Jeżeli biedaku, tyle się natrzaska, a ja już sobie jadę. Dobra. Idziemy oddać zadanko. Get lost. Well, you proved me wrong. Now take your reward and get the hell out of here. Ja wezmę sobie te koktajle Mołotowa, wiesz? If you want work from me, good luck. Kolejne zadanie. Ale to już trzeba się tutaj będzie delikatnie ewakuować. Dobra, zdążyłem dotrzeć do domku. Ach, te kurki. Miód dla uszu. W porządku, ten klucz będę miał. No serio? Teraz? Tam jest jakiś lód. Pułapka czy nie? No szybko zbieraj to. Cholera. Jakieś oszukane, kurde. Dobra, wracamy. Ja tutaj wracam do kopania, chociaż ciekawe, czy ja będę miał za co naprawić kilof. Muszę poszukać zestawów naprawczych. Bo metalu to ja praktycznie w ogóle już nie mam. Widzę chyba runda numer 2. Tylko jeden. No dobra, dziki. Więc trochę sobie z nim powalczę. Serio? Nie dacie mi dzisiaj spokoju? Złaź stamtąd!
Kurczę, odkąd zrobili ten problem z tym metalem, czy problem, zmienili możliwości naprawy skrapowania metalu, no to mam nie lada problem. Dobra, widzimy się rano. Dobra, stworzyłem sobie podczas nocy jeszcze tutaj piec, aby już w tamtej bazie przetapiać sobie metal. No bo z tym metalem jest tutaj naprawdę ciężko, cholera, no. Twórcy zmienili to i... trochę mi to uprzykrza życie, że nie mam zwykłego skrapa. Wystarczyłoby na przykład... to brać... i tutaj było takie coś ze złomuj. Ale już tego niestety nie ma. No i jest problem. Do tego jak najbardziej byłaby potrzebna właśnie stacja do rozbierania. A żeby mieć stację do rozbierania, trzeba mieć dostęp do paliwa. Albo ewentualnie elektryczność. Tylko że nie wiem... mam troszeczkę, mamy już trochę godzin w tej grze. A tak naprawdę, jeśli mam być szczery, to nie rozkminiłem, czy baterie można ładować. Bo są te akumulatory, prawda? Nie, ma się te baterie akumulatorów. I teraz pytanie, czy takie baterie akumulatorów można ładować. Poratujecie? Poratujecie coś? Może w jakąś wiedzą? Bo bardzo chętnie się dowiem na temat tego. Dobra, gdzie jest ten... gdzie jest ta baza cała? Bo teraz jeszcze chcę zrobić właśnie ten... inaczej poprowadzić ścieżkę dla zombiaków. I jestem ciekaw, czy to zda egzamin. Bo mam jeszcze trochę bloków. O kurde, tutaj nie ulepszyłem w ogóle. A no tak, bo tam jest ta skrzynka. Dlatego. Dobra, chycaj. Szybko. O panie. O panie. Szybko. Hyc. Dobra, postawmy piec na razie tutaj. Niech sobie tutaj grzecznie będzie. Co to kamień? Nie no, jest kamień. Kurde, już myślałem, że kamienia nie ma. I teraz tak. Trochę tych bloków jeszcze mam. Myślałem, że mam ich więcej. Niestety przeliczyłem się, ale okej. Nic się nie stało. Okej. Teraz tak. To by musiało być gdzieś na... raz, dwa... w tym miejscu. O dobra, spróbujemy. Zniszczymy tą drabinkę. Teraz tak. Wiemy. No i tutaj zrobimy coś takiego... kurde, chciałem zrobić coś takiego samego, ale... dobra, może tak. Za nisko. No, zdecydowanie za nisko.
No dobra, zrobimy taki eksperyment. Zobaczymy, jak zombiaki się zachowają. Będzie tutaj z jednej strony takie. Chociaż może warto byłoby od razu już puścić z dwóch stron ten eksperyment. Było na tej wysokości i tak, na tej, dobra. O no, zaraz mi się kilo skończy i tyle z tego będzie. No i przydałoby się jeszcze jakiegoś zombiaczka zrolować, nie? Dobra, kopiujemy kształt. Kopiujemy odwrót. Trzy sztuki. Dobra, mogą być i trzy sztuki. O! Jest! Nasza pierwsza ofiara. Poczekaj, majster. Dobra, zobaczymy, jak się zachowasz. No nie, 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 nie. Kurde, te drabinki trzeba będzie zniszczyć. A ja nie mam czym naprawić kilofa już. Cholera. Dobra. Sorry, mój drogi, ale to nie na ciebie padnie. Teraz trzeba będzie znaleźć jakąś ofiarę. Dobra, mamy to. Halo? Tutaj jest dwóch delikwentów. Hej. Zapraszam. Zapraszam do przetestowania przeszkody mojego wykonania. Dobra, zrobimy to tak, cyk. I zobaczymy, czy oni tutaj wejdą. No chodź tu, chodź tu, chodź tu. It's... Okej, tylko teraz ważne jest, aby się zapętliło to. Dobra, nie poddał się. Ciekawe, jak to się będzie zachowywać przy większej ilości zombiaków. O, już się zdenerwował. Ładnie sobie hasają. Jeden po drugim. Plum. I plum. No dobra. Zobaczymy to, jak to się zachowa przy większej hordzie. To tyle. Ja się tutaj z wami żegnam. Miejmy nadzieję, że ta przeszkoda tutaj mocno mi pomoże w obronie bazy. Wielkie dzięki, że oglądaliście moje, że oglądacie moje odcinki, oglądaliście ten odcinek. Zapraszam was do subskrybowania kanału, aby być na bieżąco, pozostawienia kciuka w górę i jakiegoś miłego komentarza. Albo może to być i niemiły komentarz. Możecie mieć jakiekolwiek uwagi co do mojej pracy, co do mojego prowadzenia odcinka. Jestem otwarty na wszelkie opinie. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.